Miałem korbę i zrobiłem radio na korbę. Witam, dzisiaj będzie nietypowe radyjko. Słuchajcie, radyjko Free Energy z baterią słoneczną. Nie wiem do czego ta bateria, ale do czegoś musi się służyć. I oczywiście z korbką. To dla tych wszystkich dzisiejszy odcinek zafascynowanym czymś z niczego, czyli że tak powiem Free Energy. Dzisiaj będzie Free Energy. Słuchajcie, co w tym radiu jest? W tym radiu jest UKF i fale średnie. Jest antena. Nawet ono gra, słuchajcie, po podłączeniu do prądu. Miało być Free Energy, ale... Jest toś usterka mechaniczna. Zaraz będziemy je rozbierać. Usterka polega na tym, że słuchajcie, po nakręceniu... Słyszycie, jak ono chodzi? Takie fajne te zębatki z tyłu, o. Się wszystko pięknie obraca. Ono powinno grać. Dobra, niech sobie się wychodzi. O, właśnie, to był jego ból. Czyli co? Bierzemy się za rozkręcanie i jedziemy, słuchajcie, z nagrywaniem filmu. Okej, rozkręcamy, słuchajcie. Najpierw musimy zobaczyć, czy ten mechanizm się rozejdzie ze wszystkim, czy wyjdzie same radio. Tak jest, nic nie trzyma, tylko budowa. Dobra, możemy spróbować je rozebrać. Jest fajna sprawa, bo tu wszystko widać, co robię, nie? Także macie dzisiaj elegancki widok, że tak powiem. Elegancki widok, chyba że zasłonię na wszystko, co się dzieje w tym radiu. Przy dobrych wiatrach to i te radio by pod wodą działało. Także właśnie przykład radia dla tych, że tak powiem, szukających free energy, czyli darmowej energii. No, darmowa energia jest wtedy, kiedy się podepniesz pod sąsiada licznik. No to wtedy ty masz za darmo, bo to sąsiad nie. Słuchajcie, posłuchałem trochę wypocin na różnych filmów. Poglądałem sobie filmów na YouTubie i na przykład przeskok elektronów przez cewkę. No to mnie to... Nie wiem, czy ja o czymś nie wiem? Słuchajcie. Może o czymś nie wiem. No cóż, no, człowiek jest omylny czasami. No, zobaczcie, rozpołowiłem nasze radio. I teraz tak. Gdzie mamy luz? Tu mamy luz, panowie. Na tej jednej ośce będziemy mieli luz. Spróbujmy. Nasze radio. Na czym te radio w ogóle jest zrobione? Już wam mówię. Sony. CXA1619B. BS. CXA1619BS. Czyli jeden stolek. Dwa kądziorki widzę tutaj takie. Tu już ktoś próbował chyba cewkę winąć, albo po prostu zapas kabli został to nawinął na kondensator. No dobra, będziemy sprawdzać mechanizm. Gdzie go boli? Tak jest, na tamtej stronie. Nie chcę za dużo nakręcać, bo potem to zanim wyjdzie ta sprężyna. To... O! Zaczęło sobie grać i zaczęło cicho chodzić. Musimy wybadać, gdzie są luzy. Czyli jednym słowem, gdzieś tu przewód nie łączył. Tu tylko trzeba... będzie nasmarować te... Tu. I tutaj. Te dwie ośki.
zobaczcie. Jednym słowem, jest tak. Dlatego, że tu nie było oporu, tutaj poruszałem tymi kablami, dostał cały mechanizm, dostał opór. Próbujmy coś ustawić. Czekajcie. Dobra, niech sobie gra. Antenę. Mam antenę. Górki mam. A tu w ogóle mam FM? FM. Gra, bezprądowo. Tylko, że tutaj jest taki motyw, że nie ma obciążenia prądnica i wtedy ona nie ma, nie stawia oporów. I to dlatego to się tak szybko rozkręcało. Ale ta prądniczka wytwarzała jakiś prąd. Mi się zdaje, że tu... O właśnie, na tych kondensatorach są jakieś luzy, słuchajcie, się wychodziło. No to dobra, to nakręćmy mocniej. Dobra, dość, bo to będzie pół godziny grania. O, widzicie? Na czym ma te wibracje? Dostaję takie wibracje i od razu brak napięcia. Czyli jednak napędziliśmy. Tutaj się coś zatarło w tym. Musimy poprawiać wskazówkę, poprawiać te wszystkie mechaniczne rzeczy. Tutaj też coś... O, dobra. Jednym słowem, dobra. Bierzemy się za... mechaniczną sterkę. Na czym to tak wibruje? Musimy wybadać, na czym to wibruje. Czyli tak, ściągamy paseczek od silnika, od tego, od... Czyli... Zobaczcie, to nie jest wina silnika, prądniczki, bo tutaj jest silniczek, który jest prądniczka, bo wpada w wibrację nawet jeśli pasek jest ściągnięty, czyli ja jego teraz nie zasprzęgam. O! I wibracje dostaje te czarne kółko. Jednym słowem, tak, musimy, co my musimy zrobić? Zdjąć zawleczkę. O! Oczywiście z dwóch kółek będziemy musieli to zdjąć, tylko mam nadzieję, że mi tu nie piźnie ta sprężyna, bo za mocno ją nakręciłem. I nie będę łapał tasiemki gdzieś tutaj. Dobra. Ściągamy najpierw białe kółko, robimy mu przeglądzik. Ok, białe kółko ściągnięte. O kurde! Panie! Trzeba to trzymać, tą sprężynę i ją rozwinąć teraz. Znaczy ona... Naprawdę wiedziałem, że tak będzie. Ej, to ma siłę. Myślałem, że po palcu. Dobra. Odeszło się całość. Dobra. Okej, mam nadzieję, że nic tu się nie połamało, a mi palca nie przycięło, ale mało brakowało. Czarny, a to nie to. Dobra. I ściągamy ten czarny, gdzie mamy wibrację, słuchajcie. I zaraz sprawdzimy, co tu mamy za tulejkę. Bo tu siedzi w środku tulejeczka, taka czarna. I... A na wierzchu jest zębatka. Znaczy nie, tu nie ma tulejki, słuchajcie, to jest plastik, ale bieda. Musimy to zasmarować. Zasmarować i...
dać podkładkę pod spód, bo tutaj nie ma też podkładki żadnej, nawet teflonowej nie ma podkładki, także tutaj zaraz coś damy, poszukamy podkładeczek, zasmarujemy takim jubilerskim smarem i zobaczymy co to z tego będzie. A co tutaj się stało? On cieknie? Dobra. To ja za chwilkę wracam, ale przyparzyłem sobie łapę. Okej, słuchajcie, to teraz tak, tutaj mam taką małą podkładeczkę, którą sobie podłożę, żeby mi nie tarło plastik o plastik. Weźmy sobie teraz tego smaru i wypróbujmy. Zobaczmy, co to za smar. Bodajże grafit. Napisali do samochodów, motocykli. Działa na wysoką temperaturę i to jest taki fajny coś a la Flux. Słuchajcie, posmarujmy sobie ośkę. Ale fajnie, to jest przezroczyste. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale zaraz pewnie będzie widać. Kropelkę. Przekładamy kółeczko. Słuchajcie, patrzcie. Nie wpadały wibracje od razu. No tak, jak nie posmarujesz, to nie jedziesz, nie? Dobra, to teraz tak. Zakładamy, patrzyłem sobie na ten pasek. On jest już rozciągnięty. Załatwiłem sobie taki troszeczkę bardziej ściągnięty. Że tak powiem, spróbujemy z inną gumką. Patrzcie, radio się odzywa. Z drugą stroną oczywiście będzie zaporowo to działać. Dobra, to teraz tak. Idzie na to, idzie podkładeczka. I na to idzie segerek. Tak, dobrze mówię? I teraz, żeby go tutaj dobrze złożyć, to musimy go sobie zacisnąć. Weźmy sobie takie... profesjonalne, że tak powiem, narzędzia z Biedronki i naciśnijmy i spróbujemy go tutaj założyć. Nie, może trochę inne narzędzie. Profesjonalne narzędzia z Biedronki. Nie no, sorry, to nie z Biedronki, to z Kauflandu. O! Trochę ścisło. Nie weszło. Jest trochę za ścisło, słuchajcie. Może być to spowodowane tym, że oto jest tu za grube. Nie no, słuchajcie, ja się naoglądałem troszeczkę filmów. Sobie wczoraj wrzuciłem do spania filmiki słynnego pana na R. Który tutaj nawet w komentarzach się udziela na moim kanale, także pozdrawiam. No cóż, no. Jak mi się przypomni jakaś anegdota z jego filmu, to wam jeszcze o tym opowiem. A może zrobimy oddzielny odcinek w ogóle, bo to jest ewenement, no niestety. No, jeśli chodzi o polskiego Radmora. Dobra. Nie, spróbuję podejść do tego profesjonalnie. Czyli... Nie no, nie mogę się powstrzymać ze śmiechu, sorry, wybacz. Thank you.
To co? Teraz możemy krzyczeć: kochanie, nakręć korbę w radiu, tak? Nakręć radio! Ja. Chyba trochę za ścisło. Coś jest za ścisło. Dobra. Nie, nabiera takich obrotów, jest za ścisły chyba pasek jednak. Musimy dobrać pasek, bo on jest zużyty na 100%. Coś tu gra, ale cicho. Troszeczkę szybciej obroty muszą być. Już by było dobrze, gdyby szybsze obroty były. Czyli trochę hamuje, obciąża tą. Te kółko tu na końcu. No dobra, musimy znaleźć troszeczkę krótszy pasek, bo to tylko wina tego paska jest też dużo, w takiej mierze, że to wpada w wibrację, nie? Okej. Szukamy paseczka na wymiar. Proszę bardzo. Free energy. Dobra, słuchajcie, jest tak, ja to ściszę sobie, wyłączę. O, przestało. Już. Dobra. Zostało nam tutaj nasmarować cały mechanizm od regulacji, bo on tutaj się przyciął aż. Coś tutaj go boli jeszcze. No i wskazówka tutaj też przycięta została. Musimy wykręcić ten nasz odbiornik, słuchajcie, z tej obudowy. Taki mechanizm, który
O, zobaczcie, ta zębateczka tutaj musi chodzić w tym kółeczku. A tu jeszcze jest taki chytry myk do wskazówki. Jest taka blaszka, to musiało nieźle być naciągnięte, żeby to wypadło. Ale może sobie damy radę, poradzimy jakoś. Zróbmy sobie to teraz tak. Co więcej. Uri Wolmela i Wola od wydawnictwa Inicjum. Dzwoń się. 87567. Dobra. 00, książka czeka. Jak widać, nie tylko zegarek można nakręcić. Free Energy działa.